Zagrajnik TV. Jeszcze nie tak dawno wszyscy zachwycali się Cuphead. Że ręcznie malowany, że piekielnie trudny, że hołd dla klasycznej animacji. I w sumie coś w tym było. Ale co jeżeli powiem wam, że gra, którą można opisać dokładnie tymi samymi słowami, powstała już w 1983 roku. Dokładnie tak, 35 lat temu. Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair to gra legenda i na pewno kojarzy ją każdy z was, nawet jeżeli nie wszyscy w nią graliście. Przygody dzielnego rycerza Derka można dziś bowiem ograć właściwie na dowolnej platformie. Począwszy od peceta i dużych konsol na telefonach, PSP, Wicie czy Game Boyu Color skończywszy. I choć może trudno w to uwierzyć, wszędzie jest to ta sama gra. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Wszystko zaczęło się jednak na automatach, bo właśnie z myślą o nich powstało Dragon's Lair. I to w czasach, gdy wszystkie gry wyglądały w ten sposób. Zapytacie pewnie, jak to możliwe, że w dobie piksela upanego ktoś nagle zmajstrował grę, która wyglądała jak najlepszy wysokobudżetowy film animowany? Cóż, bo Dragon's Lair to właśnie był film animowany. Wysokobudżetowy i do tego jeden z najlepszych. Było to możliwe dzięki opracowanej pod koniec lat 70. zapomnianej już dziś technologii Laserdisc, czyli pierwszego napędu optycznego w historii. Wykorzystywane przez niego nośniki były wielkości płyt winylowych i, podobnie jak one, odtwarzały obraz w formacie analogowym, co oznaczało, że jego jakość była znacznie bliższa temu, co znamy z kaset VHS, niż choćby wideo CD, a o DVD nawet nie wspominając. Największą zaletą tej technologii była jednak możliwość błyskawicznego przeskakiwania między zapisanymi na płycie scenami, co pozwalało na niemal natychmiastową reakcję na poczynanie gracza. Co ciekawe, zupełnie zapomniana, bo i piekielnie droga technologia Laserdisc konkurowała z debiutującymi niewiele wcześniej, jeszcze bardziej zapomnianymi i jeszcze droższymi formatami wideo VHD i CED, w których dane zapisywane były na pokrytych rowkami winylowych płytach. Dokładnie tak. Zanim kasety VHS opanowały rynek, żeby zobaczyć sobie w domu ulubiony film, trzeba było do tego celu używać wideogramofonu. Chyba nie doceniamy naszych czasów, w których żeby zobaczyć dowolny film, wystarczy tylko włączyć jakiegoś kosztującego śmieszne pieniądze Netflixa. Wróćmy jednak do Dragon's Lair, które było w istocie pierwszym w historii przykładem zastosowania Quick Time Eventów, z tym, że tutaj cała gra polegała wyłącznie na nich. Oto dzielny rycerz Derk przemierzał więc wnętrze zaklętego zamku, by pokonać smoka i uratować piękną księżniczkę Daphne. Please save me. Każde pomieszczenie najeżone było pułapkami, a kluczem, by wyjść cało z kolejnych opresji, było wciskanie w odpowiednim czasie przycisku odpowiedzialnego za jedną z kilku akcji. Ruchu w górę, w dół, w lewo, w prawo, bądź ataku mieczem. Jeżeli zdążyło się trafić w porę, gra przeskakiwała do kolejnej animacji i toczyła się dalej, a jeżeli nie, pojawiała się krótka i widowiskowa scena śmierci. Brzmi banalnie, jednak w swoich czasach gra zarabiała na siebie naprawdę nieźle, co oznacza, że była piekielnie trudna, a gracze, by ją ukończyć, wrzucali do automatów mnóstwo żetonów. Pierwszym poważnym utrudnieniem był fakt, że w przeciwieństwie do współczesnych portów, na automatach gra w żaden sposób nie sygnalizowała, jaki przycisk należy w danym momencie wcisnąć. A najczęściej wcale nie było to takie oczywiste. By ukończyć grę, niezbędne były więc dziesiątki, jeżeli nie setki prób okupionych potem, krwią i łzami. Myli się jednak ten, kto uważa, że w takim wypadku można było nauczyć się całej gry na pamięć. Nie dość, że za każdym razem gra losowała kolejność komnat, to jeszcze niektóre z nich pojawiały się w lustrzanym odbiciu. To wszystko powodowało, że choć po jednokrotnym przejściu Dragon's Lair z oczywistych przyczyn nie mogło już niczym zaskoczyć, to jednak powtarzanie zabawy jak najbardziej miało tutaj sens.
To jednak nie gameplay przyciągnął do automatów takie tłumy. Ostatecznie opierał się on w końcu na dość banalnym założeniu. Dragon Slayer stało się tak kultowe, po pierwsze, ze względu na stojącą za nim technologię, a po drugie i najważniejsze, dzięki temu jak fantastycznie był animowany. Za stronę wizualną gry odpowiadał bowiem nie kto inny, jak sam Don Bluth, arcymistrz klasycznej animacji. Przygoda Dona Bluth z filmami animowanymi zaczęła się w studiu Disneya już w drugiej połowie lat 50., gdzie pracował nad takimi klasycznymi tytułami jak Śpiąca Królewna, Kubuś Puchatek czy Bernard i Bianka. Ale światowy rozgłos zyskał dopiero gdy wspólnie z Gerym Goldmanem założył własne studio i sam zajął się reżyserią. To właśnie wtedy powstały takie obrazy jak Tajemnice Izby, Amerykańska opowieść, Pradawny ląd czy absolutnie już kultowe Wszystkie psy idą do nieba. You can't keep a good dog down. No, 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 no. You can't keep a good dog down. To także Don nakręcił też znaną wszystkim obsypaną nagrodami Anastazję, która nierzadko mylnie kojarzona jest z Disneyem. Gdy na początku lat 80. w głowie Ricka Dyera zaświtał więc pomysł gry bazującej na technologii Laserdisc, był on pewien jednego, że aby ludzie chcieli w jego grę zagrać, koniecznie musi być ona animowana przez Dona Blufa. Donowi pomysł się spodobał i już 7 miesięcy od rozpoczęcia prac jego studio dostarczyło pełen zestaw animacji, których poziom nie odbiegał od najlepszych kinowych filmów tamtych lat. Co ciekawe, ze względu na skromny budżet $1 000 000, studio nie mogło sobie pozwolić na wynajęcie aktorów do sesji przychwytywania ruchu, dlatego na przykład pozy księżniczki Daphne inspirowane były rozkładówkami Playboya. Także kwestie mówione nagrane zostały przez samych pracowników studia, więc w Derka wcielił się edytor Dan Molin, zaś w Daphne kierowniczka działu wykańczania animacji Vera Lanfer. To slay the dragon, use the magic sword. Niezależnie od pewnych cięć kosztów, efekt końcowy był fenomenalny i dziś możemy śmiało powiedzieć, że Dragon Slayer osiągnęło sukces właśnie dzięki animacjom Dona Blutha. A choć nie była to pierwsza gra oparta na technologii Laserdisc, wcześniej ukazała się m.in. gra od Segi, zatytułowana Aston Belt, to z całą pewnością była najlepsza. Twórcy poszli za ciosem, już w rok później okazał się sequel Dragon Slayer zatytułowany Space Ace, oparty na tych samych założeniach i równie piękny, ale dla odmiany umiejscowiony w scenerii Space Opery. Space Ace, defender of justice, truth and the planet Earth. Za 7 lat później ukazała się ostatnia część laserdiskowej trylogii, czyli Dragon Slayer 2. Dragon's Lair, Time Warp. Kidnap? Oh, daddy! Idiot! Jedną z nielicznych udanych gier bazujących na tej samej technologii było japońskie Time Gal, które nawet przy dzisiejszych wymuskanych anime wygląda obłędnie dobrze. Przygody Derka okazały się tak wielkim sukcesem, że stacja ABC wyemitowała nawet serial animowany na podstawie gry. Rzecz jasna, w jego produkcji nie brał udziału Don, więc jakość animacji ocenić można jako co najwyżej znośną, ale serial bronił się ciekawym pomysłem. W połowie każdego odcinka następował otóż moment kulminacyjny, a widzowie byli pytani, jak sami postąpiliby w takiej sytuacji, zaś po przerwie na reklamy pokazywano konsekwencje poszczególnych decyzji. Tuż po premierze Dragon Slayer, Don przymierzał się nawet do produkcji pełnometrażowego filmu. Niestety, ze względu na brak zainteresowania ze strony studiów filmowych, projekt ten nie doszedł wówczas do skutku. Ponieważ przez całe lata 90. automaty coraz bardziej traciły na znaczeniu, zdawało się, że Dragon Slayer nigdy nie powróci już do świata gier. Tymczasem, nieoczekiwanie, w 10 lat od premiery dwójki, Ubisoft ogłosiło, że już niedługo ukaże się część trzecia, że w jej produkcję zaangażowani będą oryginalni twórcy i że cała gra zostanie przeniesiona w trójwymiar. W 2002 roku światło dzienne ujrzało więc Dragon Slayer 3D, Return to the Lair, tytuł, który na pierwszy rzut oka nie miał z klasycznymi automatówkami wspólnego kompletnie nic. Była to bowiem platformówka 3D, w której gracz miał pełną swobodę ruchu, mógł walczyć, skakać, a nawet latać. Już w kilka minut po włączeniu gry okazuje się jednak, że tak naprawdę tytuł ten jest jednym wielkim hołdem złożonym klasycznemu Dragon Slayer. Fabuła gry jest wariacją na temat pierwszej części. Derk znowu musi uratować porwaną przez smoka księżniczkę Daphne, przedtem jednak czeka go przeprawa przez naszpikowany pułapkami zamek. Zamek bliźniaczo podobny do tego znanego z automatów.
Bo choć jest on rzecz jasna przestrzenny, to ogromna liczba komnat okazuje się być żywcem przeniesiona z rysunków Dona. Podobieństwa nie ograniczają się wyłącznie do wyglądu pomieszczeń, bo czekają w nich na nas podobne pułapki i wyzwania, co samo w sobie jest fantastycznym smaczkiem dla starych fanów. Oczywiście nie brakuje ich zupełnie nowych pułapek, a właściwie stanowią one większość. Każda kolejna komnata jest tu więc odrębnym mikroetapem, który opiera się na jakimś pomyśle. Prostej zagadce logicznej, wyzwaniu czasowym, ukrytym przełączniku, czy walce z przeciwnikami. I choć na samym początku Dragon's Lair 3D wydaje się banalnie wręcz proste, im dalej w zamek, tym częściej się tu ginie. Dokładnie tak jak na automatach. W żadnym wypadku nie jest to jednak upierdliwe, bo kolejne segmenty zamku są raczej niewielkie, liczba żyć nieskończona i nawet w obrębie poszczególnych etapów checkpointy porozstawiane są co kilka kroków. O ile eksploracja zamku i rozwiązywanie zagadek wykonane są świetnie, głównie dzięki niezłemu projektowi lokacji i ciekawym zdolnościom Derka, jak latanie, turlanie się czy strzelanie z kuszy, o tyle w kwestii walki twórcy pokpili sprawę. Przeciwników jest niby sporo i każdy ma swoją taktykę, ale wszystkich pokonać można w ten sam banalny sposób, zaklikując ich spazmatycznie mieczem lub kuszą. Takie sobie są też walki z bossami, średnio dynamiczne, przydługawe i momentami irytująco trudne. Dragon's Lair 3D nie należy też do gier najdłuższych. Większość graczy kończy ją w górę 6 godzin, a hardkory, które zjadły na automatach zęby, nawet dwa razy szybciej. Oczywistym nawiązaniem do klasyków jest oprawa gry. Dzięki cel-shadingowi i ręcznie malowanym teksturom nawet dziś wygląda ona całkiem nieźle, a w dniu premiery wprost nie można było sobie wyobrazić lepiej wyglądającego nowożytniego Dragon's Laira. A choć szumnie zapowiadany udział Dona Bluffa ograniczył się do przygotowanego przez niego króciutkiego intra i outra, to jak zawsze animacje te wyglądają fantastycznie i to nawet pomimo faktu, że z niewiadomych przyczyn outro poddane zostało drastycznej kompresji. Ostatecznie Dragon's Lair 3D otrzymał mieszane oceny. Krytycy docenili wierność oryginałowi, ogrom smaczków i imponującą w owym czasie grafikę, ale nie spodobało im się dość toporne sterowanie, nierówny poziom trudności, płytki model walki i wysoka cena. Ze średnim ocen na poziomie 65% Dragon's Lair 3D okrzyknięty więc został średniakiem, a gracze szybko zupełnie o nim zapomnieli. Dziś, w 16 lat od premiery, myślę, że ten tytuł został oceniony nieco zbyt surowo. Fakt, nie była to gra wybitna i miała swoje bolączki, ale jednocześnie zaskakiwała ciekawymi pomysłami, a pod pewnymi względami być może nawet wyprzedziła swoje czasy. Tym większa szkoda, że nie spotkała się ona z uznaniem graczy, bo kto wie, jak potoczyłyby się wówczas losy tej niestety zakurzonej dziś marki. Tak czy owak, jeżeli lubicie klasyczne platformówki, łamigłówki i wyzwania i będziecie mieli kiedyś okazję dorwać Dragon's Lair 3D, nie wahajcie się ani chwili. Bo w końcu nie przystoi tak zostawiać dany w potrzebie. My hero. You control the actions of a daring adventurer. Z całą pewnością każdy gracz powinien się natomiast zapoznać z automatowymi Dragon's Lairami, które, jako się rzekło, ograć można bodaj na każdej istniejącej platformie. Choćby na Steamie każda część dostępna jest za 30 zł, więc jeżeli jeszcze nie graliście, to chyba nie macie innego wyjścia. To naprawdę jest kultowa gra. Your quest awaits. Jeżeli podobnie jak ja uwielbiacie animację Dona Bluffa, z całą pewnością ucieszy was fakt, że pomysł pełnometrażowego filmu o Derku i Daphne wcale nie umarł. W 2016 roku Don i Gary ogłosili bowiem zbiórkę na portalu Indiegogo właśnie po to, by Dragon's Lair trafił na wielkie ekrany. Zamiast planowanych 350 tysięcy dolarów fani z całego świata wpłacili ponad dwa razy tyle, a panowie wzięli się do roboty. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. Swoją drogą, w tym roku Don Bluff kończy 81 lat, a ciągle jest aktywny zawodowo i realizuje swoje marzenia. To się nazywa pasja. Anyway, congratulations and thank you! No i co myślicie o Dragon's Lair 3D? Ktoś grał? No i kto zamierza pograć w klasyczne części? Piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. A tak w ogóle, wiecie, że możecie nam pomóc? Jeżeli podobał wam się ten film i lubicie Zagrajnika, wbijajcie na Patronite i pomóżcie nam uczynić kanał jeszcze lepszym. Pośród naszych celów jest m.in. zakup konsol i utworzenie małej redakcji,
co będzie oznaczać jeszcze więcej filmów. No i wbijajcie do naszego sklepiku obczaić smocze graskotki. I dziękuję obecnym patronom. No i cóż, trzymajcie się!